Ja dziś jestem na krańcu naszej metropolii. Jestem w Pyskowicach. No i w Pyskowicach mamy troszkę objazdów w związku z remontem drogi przy zespole szkół. To już za chwilę zobaczymy, jak wygląda objazd jadąc choćby stąd, gdzie jestem w tej chwili, do placu Wyszyńskiego, czyli do samego centrum Pyskowic. Czyli normalnie pojechałbym teraz w lewo i następnie na światłach skręcałbym znowu w lewo. Jednak ze względu na ów zamknięcie drogi troszkę brakuje mi tutaj też z tego miejsca, gdzie jechałem, oznakowania tego objazdu, że w ten sposób powinienem jechać w kierunku centrum. Być może, że dopuszczone jest zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją. Ja teraz oczywiście na stopie skręcam w lewo i będę na drodze wojewódzkiej 901. I tutaj dopiero, jadąc z tego kierunku jak ja, tutaj dopiero mam oznaczenie objazdu, że ten objazd jest. Wcześniej tam na Sikorskiego, na Powstańców tego nie widziałem. I oczywiście jadę w lewo, jak widzimy, na wprost przy zespole szkół. Nie będę tutaj sypał nazwami ulic, bo nie pamiętam. Nie mam możliwości sprawdzić, ja znalazłem się tutaj może nie tyle przypadkowo, co... No i właśnie, ja tutaj widzę, wy nie widzicie, bo nie mam tak szerokokątnej kamery, pojazdy zawracały. Nie wiem, może uda mi się jeszcze dzisiaj tutaj w jakiś sposób być, zobaczyć, czy jest dopuszczone tutaj zawracanie na tym ówczesnym lewoskręcie. Jest zielone światło w lewo. Zaraz tutaj zerknę w lusterko. No nie ma, jest tylko możliwość skrętu w lewo, więc zawracanie jest tutaj pewną przesadą. I na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo. Jak widać, kierunek, który ja obrałem jadąc od Sikorskiego do placu Wyszyńskiego, wydaje się dość spokojny. Natomiast możecie także oglądać przejazd w przeciwnym kierunku, czyli od placu Wyszyńskiego do Szpitalnej, a następnie od Szpitalnej do ulicy Sikorskiego. Korki. Trzeba bardzo uważać na zmienioną organizację ruchu na wielu skrzyżowaniach już w samych Pyskowicach. Jeżeli ktoś by się tu pojawił, kto bywa tutaj, no to w pierwszym momencie może się... A lubi jeździć na pamięć? Odradzam. Odradzam jakąkolwiek jazdę na pamięć. Tutaj także ja kiedyś, jak widzimy, miałbym tutaj znak stop. Teraz jadę tutaj z pierwszeństwem. Po mojej prawej stronie zresztą rynek. I takich miejsc w Pyskowicach jest co najmniej kilka. Natomiast to już zapraszam Was. Oglądajcie dalej film, to będziecie dostrzegać, jak ogromne korki. No i ile zmian organizacji ruchu. No to ja teraz, moi drodzy, z placu Wyszyńskiego będę chciał znowu wrócić do krajowej 94, jechać w kierunku Bytomia. Widzimy kolejne skrzyżowanie
Wyszyńskiego z Nową. Normalnie ciąg ulicy Wyszyńskiego jest tutaj drogą z pierwszeństwem. Nowa jest podporządkowana, jeżeli pamiętam, chyba również tutaj jest znak stop. Objazd w lewo bez zmiany organizacji ruchu. Objazd, z tym, że objazd mnie tutaj chyba ten objazd mnie już prowadzi w kierunku na Tworóg. Skrzyżowanie Chopina ze Szpitalną również. Rozwaliłby tego pieszego. Ja pierdyk. Aż mi się zrobiło ciepło. Normalnie ja bym tutaj ustępował jadącym ciągiem ulicy, wyjeżdżając z Chopina w lewo, ustępowałbym na Szpitalnej. Miałem tutaj, tego co pamiętam, przy normalnej organizacji ruchu stop i ustępowałbym pojazdom z prawej, z lewej oraz pojazdom z przeciwka. No nic, teraz musimy się jakoś odnaleźć, wrócić do objazdu, bo więc już tutaj objazdu w kierunku Bytomia nie mamy. No to jadę w lewo przez Aleję 1 Maja. Jeżeli dobrze kojarzę, to plac Piłsudskiego to jest przed nami. W lewo, a następnie w prawo. A widzicie, to jest ta niedoskonałość też znakowania objazdów. My chcąc się wydostać w jakimś kierunku, już będąc w danym mieście, nie bardzo wiemy, w jaki sposób to zrobić. Jest, mamy znaki objazd w lewo, kolejne skrzyżowanie, gdzie mamy zmienioną organizację ruchu. Jadę w lewo z pierwszeństwem, czyli w drogę, która normalnie jest drogą dla mnie podporządkowaną. Kolejny objazd, kolejne skrzyżowanie, gdzie zmieniono organizację ruchu. Widzimy przekreśloną linię bezwzględnego zatrzymania, także bym tutaj miał znak stop. No i dojeżdżam do miejsca, które jeszcze jakąś godzinę temu było bardzo, bardzo zakorkowane. Jedę po łuku w lewo. Szukałem tutaj wtedy możliwości przejazdu kombinacji 1000, a tak naprawdę i tak wróciłem do punktu wyjścia, bo i tak stałem w korku. I mamy koniec objazdu do Gliwic. Czyli gdzieś na terenie Pyskowic mamy oznakowany objazd do Gliwic. Tak on byłby pewnie pokazany.
Na pewno na 94 jest pokazany objazd do Tworoga. No nic. Czyli za chwileczkę już po skręcie w lewo. Ciekawy jestem, czy zdążymy przejechać na tym jednym cyklu. Powiem szczerze, jak jechałem 9-4, bo jechałem jedno skrzyżowanie dalej chwilę temu, wydawało mi się, że tutaj nieco cykle świateł są zmienione, że z tej relacji jak jadę, że te cykle są wydłużone. Bardzo duża ilość samochodów widziałem, która z tej drogi wyjeżdżała i być może tak jest. Zatrzymuję, widzimy, już tam miał pewnie światło czerwone. Natomiast teraz oczywiście skrzyżowanie z sygnalizacją przy Orlenie w Pyskowicach będziemy mieli okazję sobie zauważyć. Zobaczycie również to, co wspominałem, że tam zawracali na początku, że tej możliwości zawracania tam nie ma, że mamy sygnalizator tylko zezwalający na skręt w lewo. To właśnie skrzyżowanie, które pokazałem na początku, gdzie wspominałem, że zawracały tutaj pojazdy. Widzimy wykreślony kierunek do Tworoga, natomiast nie mamy tutaj możliwości zawracania, więc gdzieś no, brak jest tego oznakowania wcześniej, aby właśnie od ulicy Sikorskiego pojechać prosto, chcąc jechać do centrum Pyskowic i na tym skrzyżowaniu z kierunku od Gliwic po prostu wykonać skręt w lewo. A ja tutaj już jestem za skrzyżowaniem i jadę sobie spokojnie w kierunku Bytomia. Wcześniej jeszcze będę miał po drodze gminę Zbrosławice.